Gościem Boxing News Rafał Jackiewicz. Rafał, który przygotowuje się, no witaj Rafał może na początek, bo tak zacząłem troszeczkę z wysokiego C. Rafał, przygotowujesz się do walki. Nie chcę mówić, że do jednej z najważniejszych w życiu, bo najważniejsza to chyba była gdzieś tam przy tym Mistrzostwie Europy, ale jedna z na pewno z ważniejszych. Tytuł IBO, Rico Miller, twoim rywalem, niemiecka ziemia. Powiedz, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają przygotowania, co robisz na co dzień? Jaki akcent Müller, kurde, dobre. Na co dzień. Teraz akurat tydzień odpoczywam, bo jestem już praktycznie po 9 tygodniach ciężkich treningów. Przełożyli termin na 23 sierpnia, czyli jeszcze mam 5 tygodni. Teraz ten tydzień odpoczywam, następny tydzień się ruszam. 3 tygodnie zostaję i później 3 tygodnie już zapierdzielam. Także 23 sierpnia ostateczny termin. No właśnie, walka została przełożona, miałeś walczyć wcześniej. Jakie były tego powody? Pierwszy powód, kontuzja mojego przeciwnika, niechcący też moja kontuzja, 3 szwy na nosie. Jednak oczywiście tym razem nie stchórzyłem, walki nie odwołałem i tak bym nie odwołał. W sobotę bym walczył z tą kontuzją. 3 szwy założone na nos po sparingu 2 tygodnie przed. Ale się okazało, że mój przeciwnik też zapał kontuzję. Później był pierwszy termin był 2 sierpnia. Okazało się, że nie będzie terminu hali tam u niego w mieście, w Brandenburgu, tak chyba? Się okazało, czy w Magdeburgu, nieważne, u niego na wsi. Okazało się, że nie będzie hali i chcieli zrobić w Berlinie, ale z kolei znowu Miller się na to nie zgodził, dlatego że tam już dużo osób jego zębu kupiło bilety podobno i termin ostateczny 23 sierpnia. Mamy już termin, wiemy, o co walczysz, pojedynek o mistrzowski pas. Powiedz, jak podchodzisz do tej walki, bo tak powiem szczerze, nawet rozmawialiśmy zresztą przez telefon, no to tak zasugerowałem ci, że troszeczkę ta twoja kariera zaczęła nabierać takiego ogromnego rozpędu w momencie, kiedy ty już zacząłeś myśleć o tym, żeby tę karierę bokserską zakończyć. Ten tytuł IBO to jest takie podsumowanie Rafała Jackiewicza, jeżeli chodzi o ten boks zawodowy, czy gdzieś tam jeszcze masz w tyle głowy, a może by było fajnie pozostać i trochę poboksować? Na dzień dzisiejszy mam układ, że kończę karierę. Tak jak powiedziałem, skończę jako mistrz świata. Będą jajca, bo IBO to jest piąta federacja na świecie. Ja to mówię lepiej. Pierwsza po 4 najważniejszych, także lepiej to brzmi. Wiadomo, o co chodzi. Jest to federacja, która wiadomo, nie jest to IBF, tak? Ale jest to jednak, jakby nie było, piąta na świecie. Także dla mnie to jest bajka. Ja wygram walkę, skończę jako mistrz i tutaj będą jajca. A właśnie powiedz, bo tak jeszcze o tej kontuzji. Widzimy tutaj jakąś szramę na nosie, widzowie też to pewnie widzą zresztą, nasi czytelnicy. Dość duża, tak na oko widzę, raz, dwa, chyba 3 szwy były. Nie boisz się, że za te kilkanaście dni ta kontuzja to będzie pierwsze, co ci się przytrafi po, nie wiem, pierwszym, drugim, trzecim ciosie zadanym przez rywala? Ja się niczego nie boję. Nie boję się, bo jadę, walczę, znam ryzyko, na pewno tym razem nie stchórzę i walkę przyjąłem i nie odwołam jej na pewno tym razem. Kontuzja się przydarzyła 2 tygodnie temu, walkę miałem mieć w sobotę, także schowałem się tam na parę dni, żeby nie było czegoś takiego, że żeby ktoś zobaczył, o zobaczcie dziewczyna, o dziewczyna, zobaczcie z Gravitana, o weź, 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 o weź teraz, o uciekła, no ona się obija ciągle, o pięknie, teraz udaje, że pracuje, tak, naciśnij, tak, dobra. O, wróćmy do wywiadu i prosiłbym też kolegę operatora o powrót tutaj. Wytnie się, o czym ja mówiłem? Mówiłeś o swojej kontuzji, o tym, że się schowałeś, jak to dalej wyglądało. Schowałeś się, już jesteś, pojawiłeś się. 2 tygodnie przed walką, na przedostatnim sparingu, 3 szwy, okazało się, później założyliśmy. Tak jak powiedziałem, walki absolutnie o Mistrzostwo Świata nie odwołam. Kontuzja oczywiście, no wiadomo, no to jest nos, tak? To jest miejsce, gdzie się dostaje dużo ciosów. Walka o Mistrzostwo Świata, pieniądze się dobre zgadzały, przeciwnik dla mnie dobry. Schowałem się, żeby nikt tego nie widział. Okazało się, że walkę przełożenia 2 sierpnia, pokazałem się znowu, później się okazało, że walka przełożona 23 sierpnia, dla mnie jeszcze lepiej, także pierwszy raz się w życiu cieszę, że walka przełożona, tak, odwołana. Co prawda już moje plany finansowe, wiadomo, się przesunęły trochę, miały być co innego, jak zwykle wydałem pieniądze, których jeszcze nie zarobiłem, ale nie jest źle, a jak nie jest źle, to jest dobrze.
to dobrze, że nie jest źle, już tak podsumowując. A kontuzja twojego rywala, może powiedz coś o tym, bo wiesz coś głębiej, jak to wyglądało? Coś z ręką, nogą, co się stało? Jakaś też poważniejsza kontuzja, jakaś, nie wiem, rozbicie łuku brwiowego, coś, w co będziesz mógł sam także wykorzystać. Tak, dokładnie, wykorzystać podczas walki. Tak, jak w momencie głowa odskakiwała przy każdym ciosie, bo podobno tam kontuzja, tam jakieś tam naciągnięcie mięśnia, szyi, coś takiego. Nawet nie wiem, nie wnikałem, po prostu mój menadżer Krzysztof Jaszczuk mnie poinformował o tym, że to prawda, że tak się zdarzyło, także nie wnikałem w to. Najważniejsze, moja kontuzja, że się zaleczy, także mnie on nie interesuje. Twój rywal to zawodnik młody, no powiedzmy młody, no 26 lat, to jednak jeszcze ta jego kariera rozpędu wielkiego nie nabrała. Patrząc na jego statystyki, nie walczył w ogóle z takimi zawodnikami jak ty. Doświadczonych zawodników tam jest dosłownie jak na lekarstwo i to doświadczenie to też są tacy, powiedzmy, zawodnicy, z tego co pamiętam, kilkanaście walk, a jeżeli nawet mieli tych walk troszeczkę więcej, to tych porażek też mieli więcej. Wychodzisz do tej walki jako faworyt i z takim nastawieniem do niej wyjdziesz, czy raczej respekt do rywala? Nie, znaczy nie olewam, ale też nie wiadomo, jaki respekt to też nie będzie, tak? Młody zawodnik oczywiście, wiem, jak to jest być młodym, już dawno to było, co prawda. Ja wychodzę, robię swoje, jestem przygotowany w dniu dzisiejszym bardzo dobrze, wagę znoszę dobrze, trenuję bardzo ciężko, z walki się nie wycofam, nie służę, jadę, robię swoje. Naprawdę, ja za każdym razem, jak jadę, to wierzę w to, że wygram, a to, że czasami się mylę, no to niestety, no ktoś się po prostu okazuje lepszy, no i no niestety to jest boks, to jest walka i tu się może zdarzyć wszystko. Tym razem jadę tak samo, po prostu po zwycięstwo, udowodnić wszystkim wkoło, że pomimo tego, że jestem stary, to jeszcze daję radę. A powiedz plany, jeśli chodzi o tą walkę, no bo ona jakby tak wyskoczyła troszeczkę niespodziewanie, jakoś pokrzyżowały ci te plany, które były związane z KSW, bo miałeś trenować bardziej, nazwijmy to ogólnorozwojowo, czyli także parter, także jakieś kopnięcia. Wiemy, że masz doświadczenie, bo wcześniej też miałeś okazję walczyć choćby w kickboxingu, no ale to było lata temu. Czy ty dalej się przygotowujesz pod tą płaszczyznę, czy skoro masz walkę w boksie, jest tylko boks? Nie, do tej pory, do tamtych ostatnich trzech walk, gdzie walczyłem tam w Częstochowie dwa razy i w Wieliczce, trenując do walki w boksie, trenowałem też parter, troszeczkę zapasy jiu-jitsu, teraz odpuściłem, od 2 miesięcy praktycznie już trenuję tylko boks i zasuwam tylko boksersko, także tutaj naprawdę się przyłożyłem, tak jak nie pamiętam, żebym tak się kiedykolwiek przyłożył, bo to było tak dawno temu, także zasuwam naprawdę ciężko. A co, czujesz się staro jako zawodnik, Rafał? Bo tak zasugerowałeś w poprzedniej odpowiedzi, że starszy, no czy stary zawodnik i tak dalej, i tak dalej. Ty się czujesz staro, bo ja wiem, zresztą rozmawialiśmy o tym, że tak powiem poza kamerą, że ty jesteś bardzo aktywnym człowiekiem, prowadzisz niezliczoną ilość treningów i to też jakby, no powiedzmy sobie zupełnie szczerze, no jeśli miałbyś być stary, to tak kojarzy mi się to bardziej z takim emerytalnym stanem zawodnika, a nie takim trybem życia, jaki ty prowadzisz. Nie, na emeryturę jeszcze nie przejdę, bo jeszcze nie mam przepracowane 25 lat, mam dopiero chyba z 5 albo 6 lat chyba mojego stażu w pracy i płacenia ZUS-u, także jeszcze na emeryturę nie przejdę. Stary, ale choć wiadomo, wiek 37 lat, nie oszukujmy się, inaczej było 7, 8, 10 lat temu jak teraz, także wiadomo, czasu nie oszuka, ale ja jeszcze się trzymam, także daję radę. Rafał Jackiewicz się trzyma, no ale czeka go przygoda z MMA, czeka go przygoda z KSW. Walka twoja w listopadzie, z tego co pamiętam, przepraszam, w październiku dokładnie. Jak będą wyglądały twoje przygotowania? Czy też Robert będzie ci pomagał w tych przygotowaniach? Czy to jest jakaś inna ogólnorozwojówka plus jakaś jeszcze jakaś inna osoba, może jakiś nastolatim? Jak to ma wyglądać? Trenuję w nastolatim, jednak myślę, że z Robertem będę utrzymywał jeszcze kontakt, jeżeli chodzi o treningi bokserskie, ale wiadomo, będę raczej się skupiał na parterze, na kopnięciach, bo to jest całkiem inna praca. Ja umiem kopać, ja bardzo dobrze kopię, ale jednak 12 lat nie walczyłem, ręce, nogi, także inny rytm, inne tempo, inaczej, no całkiem inna praca, plus jeszcze parter, także wiadomo, że muszę to wszystko ogarnąć, a wiadomo, że mam mało czasu, także będzie ciężko, no ale no, co zrobić, no. A powiedz, nie żal ci tego, że teraz będzie kolejna gala Polsat Boxing Night, no i tam już raczej Rafała Jackiewicza nie zobaczymy, a no szykuje się kolejna fajna impreza, takie mam wrażenie, z udziałem naprawdę no, chyba najlepszych polskich pięściarzy, choć jeszcze ta karta do końca nie jest zapięta. Ja
nie na takich imprezach walczyłem, nie muszę walczyć. To, że będzie wiadomo, że najlepsi polscy pięściarze, to nie znaczy, że ja muszę być, że zaraz będę płakał, bo mnie tam nie będzie. Ja mam 4 października walkę w MMA, będę mistrzem świata za 4 tygodnie i 2 dni. Ja jestem spełniony, ja nie muszę walczyć, nie muszę już się tak nie ma gdzie się pokazywać. Ja jestem spełniony jako sportowiec. Jesteś spełniony jako sportowiec, no ale chyba jednak te występy w KSW prowadzą do tego, że jeszcze nie do końca, czy też jest to tylko i wyłącznie motyw finansowy, Rafał, jak to wygląda? Nie, no nie oszukujmy się, no przecież nie przychodzę do MMA dla sportu, ja jestem już, tak jak powiedziałem, jestem spełniony, zrobiłem, można powiedzieć, bardzo dużo, nawet jeszcze więcej, jak ktokolwiek również ze mną przypuszczał. Tam jest kasa, tak, tam jest kasa, a wiem, że żeby zarabiać, to muszę dobrze walczyć, trenować ciężko i pokazać się i po pierwsze, a po drugie to się przede wszystkim spodobać kibicom, tak, jeżeli chodzi o MMA. W boksie zrobiłem swoje, tak powiedziałem, nawet troszeczkę więcej. W MMA może mistrzem nie będę, ale mogę dać parę ciekawych walk, a przy okazji zarobić na emeryturę, także... No właśnie, MMA, jeszcze wróćmy do tego tematu. Znasz już rywala, potencjalnych rywali, z których będzie wybrany twój przeciwnik na KSW? Coś ci zasugerował Martin z Maćkiem, czy jeszcze to jest dla ciebie niespodzianka, znak zapytania? Na dzień dzisiejszy jest to Marcin Parcheta, mistrz świata w Muay Thai, kozaczek twardy, silny, mistrz świata zresztą, to samo to mówi za siebie. Mocny zawodnik, leworęczny, także no wiadomo, no, na dzień dzisiejszy jest on, jeżeli coś się zmieni, no to będę miał za chwilę o tym informację, jednak na dzień dzisiejszy jest Marcin. Ale kontrakty są już podpisane? To jest pewna kandydatura, że tak powiem, na twojego rywala, czy jeszcze nie jest to pewne? Powiedz, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, myślę, że się nie zmieni, bo to jest zawodnik w moim przedziale wagowym. Co prawda ja miałem robić wagę 66, jednak w tej walce jeszcze zawalczę do wagi do 70 kilo. Później zobaczymy, także na dzień dzisiejszy jest on, a jeżeli coś się zmieni, no to myślę, że to niedługo powinno dostać jakąś wiadomość. Rafał, Adamek versus Szpilka. No, znasz obu doskonale, nawet mogę powiedzieć chyba w ten sposób. Kto według ciebie zwycięży? Dlaczego? Jakie są twoje przewidywania na ten pojedynek? Remis. Nie no, bądźmy poważni. 27 zł za remis, kurde, za każdą złotówkę, kurde, by postawił z 10 tysięcy, kurde, ty, no to... Na twój remis, o to IBO też można było postawić. 270, kurcze, nie, ja wygram. Powiem szczerze, że jestem oczywiście jak najbardziej za Arturem, bo to będzie dobro ze złem, ja jestem za złem, Tomek egzorcysta, myślę, że ma większe szanse jednak, bo jest bardziej doświadczony. Pomimo tego, że to nie jest ten Tomek, co jeszcze 3, 4, 5 lat temu z tych wojen, wiadomo, ale myślę, że jednak, kurczę, no niestety, kurczę, Tomek egzorcysta wygra. Ale oczywiście trzymam kciuki za Artura i jestem przede wszystkim z Arturem. Jest młody, ma też wiele do zyskania, ale też dużo do stracenia, także obydwaj będą, kurcze. Ale. A jeszcze mówi się o walce Sęka z Głażewskim. Raczej wydaje się, że Paweł na ten pojedynek się nie zgodzi. Raczej się na to... Kibice oczywiście i koledzy, i przyjaciele, ale już wracając, raczej chyba się nie zgodzi na to Paweł Głażewski. Według ciebie, jeśli do tej konfrontacji by doszło, który z nich zwyciężyłby w ringu? Myślę, że Darek. Że jednak Darek Sęk. Mimo wszystko, bo powiem szczerze, że tak, znaczy Darek jest oczywiście silnym zawodnikiem, dobrze boksującym, ale jednak powiem szczerze, że wiele rzeczy u niego można by było powiedzieć, że jest troszeczkę jeszcze niedopracowane. Jest siła ciosu, brak jest na pewno tej chyba szybkości, no i ta lotność na nogach też nie do końca jest chyba dobra. Choć Paweł, oni chyba stylowo to można powiedzieć, że są chyba podobni. Myślę, że jednak styl Darka, jednak myślę, Paweł tu miałby małe szanse, on jest niski, krótkie ręce, Darek jest wyższy, ma długie łapy, to co właśnie powiedziałeś, lotny styl na nogach, myślę, żeby nie pasowało w ogóle Pawłowi. A powiedz jeszcze, bo ciekawi nas jeszcze zupełnie inny temat. Rafał Jackiewicz teraz będzie miał przygodę w KSW po tej walce bez względu na wynik. A co dalej, Rafał? Bo ta twoja kariera w KSW ile będzie trwała? Ile tych walk przed tobą, jeśli chodzi o tą federację? Czy jest to zależne od tego, czy będziesz wygrywał, czy nie jest to zależne? Jak te wszystkie kulisy wyglądają? No i ile lat ty chciałbyś jeszcze aktywnie jako sportowiec spędzić w ringu, w klatce już teraz, bo na KSW to będzie klatka.
walka. Ja jak dzisiaj miałbym z czego żyć, to myślę, że bym powolutku gdzieś już myślał o zakończeniu kariery, nie oszukujmy się, na to robię kurczę dla kasy, zawsze to mówiłem. Ja jestem środka, ja jestem sam, nie mam tak rodziny, nikogo, żeby ktoś mi pomógł, ja tylko mam moją żonę i paru kolegów i robię to dla kasy, bo dla dzieci, dla rodziny, dla domu przede wszystkim. A ja tak naprawdę, no fajnie, ja lubię trenować, lubię walczyć, ale na tym poziomie naprawdę trzeba się poświęcić, a ja już mam troszeczkę na życie. Prowadzę 25 treningów tygodniowo z ludźmi, plus tego, bo sam trenuję 10 razy w tygodniu, plus jeszcze kontakt z dziećmi, z rodziną trochę już wiadomo, jest troszeczkę ograniczony. Ja już dzisiaj bym kończył, ale będę walczył. Ile będę walczył? Mam kontakt na 4 walki na KSW, ale nie oszukujmy się, dostanę jedną walkę teraz, drugą walkę i zobaczymy, co dalej tak naprawdę będziemy wiedzieli, czy po dwóch walkach jestem w stanie się ogarnąć i przestawić znowu z kickboxingu na boks, tak teraz z boksu na MMA, znowu kopanie, jeszcze duszenie, tak, czy po prostu nie będę się potrafił przestawić z boksem. W dniu dzisiejszym kończę jako mistrz świata, a wszystko zależy od walk w KSW. Co będzie dalej? Będą propozycje, będzie kasa, będę trenował. Może na koniec jeszcze, Rafał, powiedz, gdzie cię można spotkać, jak można z tobą potrenować, bo wiemy, że jesteś bardzo aktywny. Dzisiaj zresztą spotykamy się nie przez przypadek w godzinach późnonocnych, tak chyba to trzeba powiedzieć, ze względu na twój tryb pracy. Gdzie oprócz Gravitana, bo właśnie koło tego klubu jesteśmy, można z Rafałem Jackiewiczem potrenować i jak to zrobić, żeby pod twoimi skrzydłami popróbować sobie tych technik bokserskich? W Gravitanie pracuję w każdym klubie, w Najankach, tutaj na Targówku, na Alejach Jerozolimskich, prowadzę zajęcia z dziećmi, też semestralne w soboty, też tutaj na Targówku, prowadzę zajęcia z kickboxingu, też na Jankach, prowadzę zajęcia początkujących, zajęcia zaawansowanych i na Petofiego 3, czyli w Knockout Gym, także jestem cały czas albo tu jeżdżę z punktu A do punktu B, prowadzę tu trening, tutaj trenuję sam, przyjeżdża Robert, czasami jadę do Roberta, biegam sam, siłownię robię też tutaj z chłopakami, z Bartkiem też w Knockout Gym, także mam i masażystę, moją żonę, mam i chłopaka od siłowni, mam i chłopaka od boksu, utrzymuję się z prowadzenia treningów, także dzisiaj nie jest źle, jak nie jest źle, to jest dobrze. Mówi się już zupełnie na koniec, że jeśli jedziesz do Niemiec, musisz rywala znokautować. Znokautujesz swojego przeciwnika? Nie, myślę, że tego kurna rozjebie troszeczkę, że on się chyba sam znokautuje, bo wiadomo jak jest, tam na punkty się za bardzo nie wygrywa. Myślę, że go porozbijam po prostu tak, że on albo go podda narożnik, albo on będzie się chciał sam poddać, bo nie widzę innego wyjścia, bo na punkty nie powinienem. No, nie sądzę, żeby mi dali wygrać, a tym bardziej wiadomo, kto jest. On młody, perspektywiczny, ja stary, kończący karierę. Po co mnie wzięli? No wzięli mnie po to właśnie, że z nazwiskiem, był mistrz Europy, był pretendent, no to weźmy go na dobrą walkę, ale nie wygra. No tu się jednak pomylą, bo ja do tej walki naprawdę podszedłem bardzo poważnie, trenuję bardzo ciężko i zamierzam wygrać. I tak powiedziałem, jadę go po prostu porozbijać, rozwalić go, nie dać sobie zrobić krzywdy, ale będę zadawał ciosy. Mówi się jeszcze o tym, że Andrzej Gołota pokazową walkę już pożegnalną ma stoczyć. Myślę, że to jest dobry pomysł. Andrzej powinien jeszcze raz wyjść do ringu w takiej pokazowej walce, no bo to będzie troszeczkę inna, no nie chcę mówić dyscyplina sportu, ale troszeczkę inna waga, bo bez werdyktu, tak bardziej dla kibiców, troszeczkę dla zabawy. Ja myślę, że on to robi przede wszystkim dla siebie, bo to jest taki człowiek, który on zawsze mówi, że jego ciągnie. Nasze zdanie się nie liczy. Liczy się to, co on chce. Jeżeli on uważa, że chce tak skończyć, to nie tak skończy. Nie zabierajmy mu tego. Wiadomo, że to nie będzie walka o mistrza świata, to nie będzie walka z jakimś niedomą kozakiem. To będzie, jak powiedziałeś, walka pokazowa, niepunktowana, także na luzie, spokojnie. Co będzie, jak będzie, po prostu się pożegna z kibicami i to mu się należy. Dzięki wielkie, Rafał, powodzenia ci życzę, no i mam nadzieję, że będziesz kolejny raz miał okazję unieść mistrzowski pas ku górze na tej, no na obczyźnie, bo właściwie na niemieckiej ziemi, no ale później on w tej polskiej się już znajdzie. No, jeszcze wyjdziemy do piosenki, miało być Auschwitz-Birkenau, psialalala, ale myślę, że tego nie puszczą, dlatego mój kolega Kowalek, dobra piosenka, wychodzą do piosenki Stawka większa niż życie, Hans Kloss, Polacy to będą wiedzieli, o co chodzi, Niemcy może tego nie zrozumieją, ale to już nie nasze. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki bardzo.